Hej, zapraszamy dzisiaj na trzecią część z Makijażu Mitów, czyli filmu z serii, w której dementujemy różne błędne stwierdzenia dotyczące makijażu oraz ogólnie odpowiadam na Wasze pytania makijażowe. Będę odpowiadać na pytania, które zadaliście mi pod postem na Facebooku i przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie pochodzi od Sylwii i to pytanie przewija się bardzo często ogólnie w wiadomościach prywatnych i w postach na temat makijażu mitów i chodzi o to, czy osoby sterą naczynkową powinny wystrzegać się róży. Sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli już zakryjecie swoje naczynka albo właśnie zaróżowienie na twarzy dobrze, czyli zieloną bazą, ta, którą ja polecam, to jest z firmy Kryolan w kolorze mint, zielona, jest lekka, jest rewelacyjna, a na to dacie na przykład żółty puder, to naprawdę macie fajnie zneutralizowany kolor cery. I wtedy musicie sobie zadać pytanie, czy jesteście w stanie, jesteście na tyle dobre, że dacie sobie radę z nałożeniem różu w taki sposób, żeby znowu nie zaakcentować tych zaczerwień na twarzy. Przeważnie one są tutaj na środku twarzy, ale też są czasami tutaj w dolnej części policzków. Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, że dacie sobie radę, to ogólnie polecałabym Wam róże w czymś takim, w takim kolorze bardzo stonowanym, delikatnym, najlepiej chłodnym. Jest to akurat kolor z Senny, jest to kolor Moonstone i jest naprawdę, to jest taki bardzo lekki, rozświetlający róż, który niektórym też jako rozświetlacz tylko służy. Z dala od fuksji, czyli takie stonowane, delikatne róże, jak najbardziej. Ale tylko i wyłącznie w te miejsca, które nakładamy róż, żeby dodać sobie takiej świeżości. Czyli na przykład tutaj leciutko na sam szczyt kości policzkowych lub możecie też nałożyć tutaj i delikatnie na samej kości policzkowej, ale starajcie się właśnie nie konturować tym różem, żeby nie nakładać go poniżej kości, bo jeżeli Wasze zaczerwienia są tutaj, to już jest takie większe prawdopodobieństwo, że znowu jakby uwydatnicie to, co właśnie zamaskowałyście przed chwilą, tak? A jeżeli nie myślicie, że nie dacie sobie rady i że możliwe, że znowu zaakcentujecie zaczerwienienie na twarzy, to polecałabym po prostu użycie samego bronzera, czyli tutaj właśnie normalnie na kości, podkości policzkowej, ogólnie delikatnie się opalić tym bronzerem i nałożyć rozświetlacz na twarz i to będzie naprawdę bardzo fajnie też wyglądało. I zamiast na przykład różu, dodajcie sobie odrobinę życia, odrobinę koloru na twarzy, może troszeczkę żywszą pomadką, zamiast koloru nude, jakiś taki, wiecie, fajny sonowany różyk, albo nawet i fuksja. I wtedy naprawdę nie będziecie musiały się bać tego, że Wasze zaczerwienienia znowu wyjdą na pierwszy plan, ale spokojnie będziecie dalej miały tę taką rzeźkość w wyglądzie na twarzy. Kolejne pytanie pochodzi od Natalii i wiem, że wiele osób ono przerazi, wiem, że mnie przeraziło. Brzmi ono w następujący sposób, a ja słyszałam, że jak ktoś nie wykonuje demakijażu przez dłuższy czas, a tylko poprawia codziennie, to że mu się makijaż weże w skórę i nie będzie mógł już go nigdy zmyć. Po pierwsze, o mój Boże, w życiu nie robimy czegoś takiego, że przez dłuższy czas nie zmywamy makijażu, a tylko go poprawiamy. Nigdy, nie, never, ever, przenigdy, nie ma czegoś takiego. Nie istnieje w ogóle coś takiego w słowniku, w naszym ogólnie pojęciu makijażu, nie ma czegoś takiego. Makijaż zawsze zmywamy wieczorem, zawsze, zawsze, zawsze. Nie wiem, no po prostu nie ma takiego momentu, żeby mi się zdarzyło, że ja nie zmyłam makijażu, nawet jak wróciłam o 4 nad ranem do domu, to i tak zmywałam makijaż. Po prostu to jest... Po prostu zwiększycie sobie ryzyko tego, że po pierwsze będzie miał syfy, no bo skóra cały czas będzie miała ten makijaż bardzo długo, nawet jeżeli to będzie wysokiej jakości makijaż, to po prostu może już tego nie wytrzymać skóra i będzie obudzicie się z kilkoma syfkami więcej, albo nie musi się tak koniecznie stać, ale zwiększacie prawdopodobieństwo, że tak będzie. Po drugie, cały ten makijaż na oku może się przyczynić do tego, że dostaniecie jęczmień na oku, jak pójdziecie spać w makijażu, już pomijając to, że to jest bardzo niehigieniczne, już takie po prostu, wiecie, no, budząc się z makijażem na twarzy raczej nie jest to przyjemny poranek i to nie wyobrażam sobie ogólnie tego uczucia, żeby codziennie, nie wiem, przez 3 dni na przykład nie zmywać makijażu. Zawsze, zawsze zmywamy makijaż na wieczór. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, nie weży Ci się makijaż w twarz. Nie ma jakiego, musiałabyś, nie wiem, no nie wiem w jaki sposób w ogóle, jaki sposób byłby na to, żeby makijaż mógł się wedrzeć w twarz. No nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzach, ale ogólnie najważniejsza część tego pytania jest taka, że zawsze zmywamy makijaż na wieczór. Muszę to powtórzyć jeszcze raz, bo widzę, że niektóre dziewczyny, zwłaszcza młode, darują sobie demakijaż i idą spać w makijażu.
Nigdy tego nie robimy. Agnieszka z kolei pyta, czy jest jakiś sposób, żeby łatwo i efektownie narysować kreskę eyelinerem na powiece. Na ten temat mam już jeden filmik, nakręcony bardzo, bardzo dawno temu i jest to tak troszeczkę łopatologicznie wytłumaczone, ale w planach myślę, że w ciągu 2 tygodni nakręcę nowy film na temat malowania kreski eyelinerem. Taki z lepszym zbliżeniem i ogólnie lepszej jakości. I to też będzie odpowiedzią dla pytań z wielu z Was, które coraz częściej zadajecie pytanie właśnie, jak narysować kreskę eyelinerem. I myślę, że to jest najlepsze pytanie z dzisiejszej całej puli. Może przytoczę cały komentarz Natalii, bo myślę, że jest wart tego, żebyście go poznały wszystkie. Zacznę od tego, że jestem bardzo blada. Kilka lat temu, szukając odpowiedniego podkładu, na stoisku Inglot zostałam ofuknięta przez sprzedawczynię, która stwierdziła, że powinnam wybrać coś ciemniejszego, żeby moja skóra nabrała koloru. Po czym wcisnęła mi podkład o trylion tonów za ciemny. O makijażu nie wiedziałam wtedy nic, więc posłuchałam rady profesjonalistki i przez kilka miesięcy chodziłam z pomarańczową twarzą i białą szyją. Nie wiem, czy jest to powszechnie znany mit, ale już kilka razy zdarzyło mi się usłyszeć, że bardzo blade osoby powinny używać nieco ciemniejszego podkładu, żeby nie wyglądać niezdrowo. No tak. O tym, jak dobierane są podkłady, to możemy po prostu pisać eseje. Oczywiście dobieramy zawsze podkład z głową. Jeżeli mamy ciemne, powiedzmy opalone ciało, opaloną szyję, a bladą twarz, no to albo możemy dobrać rzeczywiście o ton ciemniejszy ten podkład i dodatkowo ułatwić sobie sprawę i przyciemnić się do koloru ciała bronzerem, bo wtedy to będzie też lepiej wyglądało niż taki ciemny, napaćkany bronzer podkład. A jeżeli jesteśmy blade, no to używamy, musimy się, wiem, że to jest bardzo trudne, przynajmniej jeżeli chodzi o drogeryjne podkłady, bo one są dosyć ciemne, nawet te najjaśniejsze kolory, ale warto poszukać, spełnić te kilka, powiedzmy, nie wiem, dni więcej i znaleźć podkład, który jest w naszym kolorze skóry. Najbardziej rzetelnym miejscem, w którym możecie testować podkłady, to jest tutaj linia żuchwy. O tym już mówiłam w poprzedniej części tego makijażu mitów, ale ogólnie tak, jeżeli dobieramy tutaj podkład, to myślę, że jest najmniejsze prawdopodobieństwo tego, że dobierzemy zły kolor. I jeżeli jesteście blade, to najlepszym sposobem na dodanie sobie życia i koloru na twarzy jest używanie różu. I właśnie albo delikatnego, jasnego różu, albo postosowanego rozświetlacza. I to Wam naprawdę załatwi całą sprawę i będziecie wyglądały zdrowo, ładnie, na wypoczęte, a nie będziecie chodziły właśnie tak jak pisze Natalia z pomarańczową twarzą, bo to już właśnie być jakiś kompletny absurd i no, myślę, że ta pani nie była zbyt dobrze poinformowana i za bardzo wykwalifikowana do udzielania takich rad. I ostatnie pytanie na dzisiaj pochodzące od Klaudii, która pyta, czy rzeczywiście jest tak, że mgiełka chłodząca scala makijaż. Tak na dobrą sprawę to nie musicie używać konkretnie przeznaczonych do tego celu, czyli do scalania makijażu płynów, czyli np. Fix Plus albo Fix and Mist z Make Up For Ever, która rzeczywiście jest rewelacyjnym produktem, albo chociażby z Kryola. No nie musicie używać specjalnie produktów do tego przeznaczonych. Możecie równie dobrze używać jakiejś mgiełki odświeżającej, mgiełki nawilżającej, ogólnie jakiegokolwiek płynu, który jest przeznaczony do używania go na twarzy. Może tak, powiedzmy to jasno, żeby to nie było jakiś, wiecie, że to jest lakier do włosów, a używacie go na twarzy. Po prostu tak to działa, że każdy płyn, który właśnie zostawiony będzie na twarzy i on wysknie sam z siebie, to po prostu stali przejdzie przez te wszystkie warstwy makijażu i stali i będzie to wszystko wyglądało ładnie. Ale pamiętajcie właśnie o tym, żeby w czasie, kiedy ta twarz jest jeszcze wilgotna, nie dotykać, broń Boże, twarzy, bo no po prostu popsujecie sobie makijaż. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o tę część do makijażu mitów. Zapraszam Was do poprzednich części, jak i następną część. Zapraszam Was również na mojego Facebooka i na Instagrama, bo też ostatnio mówię, no, wciągnęłam się w ten Instagram. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na kilka pytań, które Was nurtowało. I do zobaczenia następnym razem. Pa!